Tomek, gratulacje. Dziękuję. Mądry, dojrzały boks. Tak, zgadza się. Mądry, dojrzały boks. Zatańczyłem sobie na tym ringu. Było to skuteczne, wygrałem. Widać było, że z minuty na minutę stajesz się pewniejszy w walce, że lepiej ci wychodzi, że kontrolujesz walkę, no, że po prostu z minuty na minutę lepiej ci się boksuje. Tak, zgadza się. Wiedziałem, że będzie młody, zadziorny taki byczek, trzeba go utemperować. No i z każdą minutą, z każdą sekundą byłem już bardziej pewniejszy. Było dobrze. Tak jak ta sytuacja, gdzieś tam wydawało się, że wygnąć pod kontroli, bo prowokował, to ty, w tobie też się krew gotowała? No ja zawsze jestem taki nabuzowany w walce, no bo trzeba, tak? My się w końcu bijemy, że tak powiem. Więc ta krew musi buzować, no nie wiadomo, nie wyjdzie się takim spokojnym, ułożonym. Tak, dobrze, przepraszam. Tak, to tylko Mariusz Wach wychodzi. Chyba, że tak. Ja taki nie wychodzę, ja zawsze jestem naładowany, no i on też tak pokazał te nerwy, więc ja nie odpuściłem. Ale wyjaśniliście sobie, potem się ładnie pożegnaliście na koniec. Tak, wiadomo, no walka sportowa, więc pożegnanie musi być, podziękowanie po walce i tyle. Szacunek zawsze do przeciwnika jest. Tak, zgadza się, ale po walce. Powrót do trzech rund dobrze robi? Kurczę, ciężko mi teraz powiedzieć. No ogólnie na pewno dzięki tamtej walce miałem taką tutaj większą, można powiedzieć, kondycję, taką pewność siebie na te trzy rundy. Może być. Bo rozumiem, że teraz jak następna gala będzie, jeśli będziesz walczyć, to trzyrundową, czy bo słyszałem, że mają być znowu zawody pojedynki, czy jednak gdzieś spróbujesz znowu zawodowego i dłuższego pojedynku? Na chwilę obecną nie skupiam się na następnej gali Suzuki, skupiam się na turnieju Drogosza, który będzie w Kielcach, a to będzie w boksie olimpijskim, więc będę boksował trzy rundy. No właśnie, dwa takie wyzwania, turniej Drogosza, Mistrzostwa Polski, prawda, tak, jeszcze? Tak, tak, najważniejsza dla mnie impreza w tym roku, można powiedzieć, Mistrzostwa Polski. No i jadę tam po złoty medal. Tego życzymy i dziękujemy. Tak, dziękuję. Dzięki.